Łukasz, ile oddam rzutów w 13 sekund? Bez maszyny czy bez z maszyną? Bez maszyny, maszyną jest Broko. Bez maszyny nie mam pojęcia. Z maszyną jestem przekonany, że 5 rzutów, jak nie 6, co najmniej wejdzie w tym czasie. To sprawdzamy. Stoper odpal jeszcze raz. Na sprawy, uwaga. Muszę trafić, bo zrobimy dubla, nie? 3, 2, 1, go! Changer, kurde. Właśnie po to mamy łapacz, nie? No właśnie, no i to, po to jest ten łapacz, to żeby łapacz cały czas rzucać. Idziemy od razu tam i walimy ten, 13 sekund. Nie mamy prawy. I włączamy stopę. Ile oddałem rzutów? 6. No to jest różnica, duża różnica. Jesteśmy w Zielonej Górze w hali CRS, ale jak widzimy na bocznej hali, bo jest zajęta przez koszykarzy za Stalu Zielona Góra. Jestem tutaj z właścicielem, musisz mi też to powiedzieć. Cześć, współwłaścicielem Łukasz, firmy NT Pro. Jak widzimy, maszyny sportowe do koszykówki, tenisa, siatkówki, piłki nożnej, ale oczywiście tutaj jesteśmy po to, żeby pokazać maszynę do koszykówki, na którą będziemy rzucać. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do strefy Hanasa. Jest to mega program, mega prowadzący, którego w Zielonej Górze wszyscy bardzo dobrze znają. Cała Polska koszykarska ogląda twój program. Bardzo mi miło. Więc to jest dla nas coś mega wyjątkowego. MTPro.pl to jest firma, która powstała nieco ponad rok temu, a tak naprawdę wszystko wzięło się z pasji i zainteresowania koszykówką. Też pracuję w klubie koszykarskim jako trener i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby mieć taką w cudzysłowie zabawkę u siebie na hali, więc w pewnym momencie z jeszcze jednym kolegą Markiem stwierdziliśmy, że robimy zrzutkę i próbujemy coś takiego do Polski Marek sprowadzić. Marek tam jest tyłu, nie wiem, czy chce się pozdrawiamy ujawić. Marka. I Piotrka, tak jest. No i tak to się wszystko zaczęło. Przyszło najpierw dwie maszyny do Zielonej Góry, sprawdziliśmy, stestowaliśmy, bardzo nam się to spodobało i pomyśleliśmy, że fajnie byłoby stworzyć taką firmę tutaj na rynku polskim, która swoją działalnością objęłaby tak naprawdę całą Europę. I w rok czasu to wszystko się udało nam zrealizować i zrobić. Powiedz mi, czy ty dowiadywałeś się, no bo jak ja jeszcze gdzieś tam na poziomie ekstraklasy grałem, nie widziałem takich maszyn, żebyśmy mogli z tego korzystać. Czy teraz jest to popularne, czy to wchodzi, jak ty to wiesz, zgłębiliście ten rynek? Są kluby w to zaopatrzone, czy nie? W Polsce jest kilka klubów, które posiadają maszyny do koszykówki. Część z nich oczywiście to są kluby, które skorzystały z naszej oferty, ale w Polsce to jest taki mocno raczkujący temat. Trudno tutaj mówić mi, dlaczego trenerzy czy działacze jeszcze nie do końca pozytywnie zapatrują się, jeżeli chodzi o zakup tego typu sprzętu. Natomiast wszędzie na zachodzie, tam gdzie już mamy swoich klientów, w Niemczech, we Francji, w Austrii, w Norwegii, to jest dosłownie must have. Czyli jeżeli masz klub sportowy, masz dzieciaki, które uczysz basketu, taka maszyna jest na wyposażeniu praktycznie każdej hali. No i też, jakie było nasze marzenie na początku, no to właśnie wyposażyć każdy polski klub w taką maszynę, ponieważ myślę, że nie jest to jakiś mega drogi zakup. Wydaje mi się, że każdy, nawet średniej wielkości klub w Polsce stać na zakup takiej maszyny. Jest to tylko i wyłącznie kwestia chęci i zapotrzebowania. Łukasz, no tutaj widzimy całą konstrukcję, opowiadaj, co tutaj się dzieje. Od góry zaczynamy? Zaczynamy od góry. Maszyna na pierwszy rzut oka wygląda nieskomplikowanie, ale uwierzcie mi, w środku jest sporo elektroniki, różnego rodzaju czujników, które odpowiadają za prawidłową pracę tego sprzętu. Więc tutaj mamy łapacz, który jest wyposażony w tą dużą siatkę. Oczywiście on ma dwie role. Po pierwsze to rola taka, żeby łapać każdą piłkę, która wpadnie, ale też każdą piłkę, która nie wpadnie do kosza. Więc tak, żeby ona z powrotem trafiała do maszyny, ta siatka tutaj jest niezbędna. Ona jest dosyć wysoka, ma około 3,60
60 wysokości. I tutaj też mamy rolę tej siatki dodatkową, a więc jakby wymuszenie prawidłowej techniki rzutu, żeby piłka leciała odpowiednim lobem do tego kosza, więc no, tą siatkę trzeba też przerzucić. Więc tutaj mamy takie dwie funkcje, jeżeli chodzi akurat o tę górną część maszyny. Tutaj mamy zbiornik na piłki, mieści się tutaj 5 piłek, można wrzucić 6-7, ale to już jest za dużo. Optymalnie to jest tak 5 piłek w środku, rozmiary 6 i 7, a więc również dla młodszych graczy, którzy jeszcze szóstkami trenują, maszyna również będzie odpowiednim sprzętem. Następnie tutaj mamy taką skrzyneczkę, ona jest wyposażona w różnego rodzaju sensory. Tutaj przede wszystkim mamy jeden czujnik i czujnik drugi, który wypatruje tych piłek. To jest wszystko na podczerwień. Maszyna wyczuwa, że piłka wpadła tutaj do tego zbiornika. Następnie mamy siłownik, który wypycha piłkę, wrzuca bezpośrednio do tego bębna. W bębnie mamy dwie rolki i wyrzutnie, napędzane zupełnie niezależnymi silnikami. W momencie, kiedy piłka znajdzie się w podajniku, jest wyrzucana i podawana do zawodnika. Z tyłu mamy pokrętło, dzięki temu możemy ustawić kąt podajnika. Zwróć uwagę, można sobie to wyregulować. Dla niższego gracza, dla wyższego można również to podkręcić. Najwyższe podanie około 2 metry, więc myślę, że nawet dla wysokiego zawodnika stojącego na obwodzie, czy nawet poza obwodem, piłka będzie odpowiednio zagrana. Mamy panel sterowania w tym podstawowym modelu, ponieważ to jest model podstawowy, mamy również model bardziej zaawansowany, zdalnie sterowany pilotem. Tutaj mamy podstawowe funkcje, speed, a więc prędkość, z jaką wyrzucana jest piłka, swing i fixed, a więc zatrzymujemy tym przyciskiem maszynę na dowolnej pozycji, ale oczywiście ta funkcja swing jest również bardzo ciekawa, ponieważ maszyna może cały czas pracować po obwodzie, a w międzyczasie z wybraną przez nas frekwencją te piłki podawać. No i tutaj mamy właśnie wspomnianą frekwencję od 0 do 9, możemy sobie wybrać, możemy spauzować maszynę wrzucając na 0. Najszybsza frekwencja, co jest również ciekawe, to jest 2,3 sekundy na podanie, a więc w minutę możesz zrobić niemalże 30 rzutów. Wydaje mi się, że to naprawdę solidny trening rzutowy. Zobaczymy, bo będziemy testować. Ja chętnie sobie sprawdzę, to na 2 sekundy to jest super, bo to dla strzelca na pewno fajne, także będziemy zaraz testować. Jednej bardzo ważnej rzeczy, która myślę jest bardzo istotna. Większość ludzi postrzega trening z maszyną do rzutu jako po prostu rzucanie z jednej pozycji, a tak naprawdę możesz trenować w 4, 8, 10, 12 osób, robić penetrację, odrzucenie, dopiero później rzut, więc tutaj kombinacji jest bardzo mnóstwo. Na naszym Facebooku bardzo fajny film z Tarnowskich Gór możecie zobaczyć, mega ćwiczenie przygotowane przez ten klub, bo również takie filmiki na naszym Facebooku się znajdują, gdzie kluby nie tylko z Polski, ale i z całej Europy prezentują to, co ta maszyna potrafi. A ja poproszę moich strefy Hanasa przyjaciół, żeby im pokazali ćwiczenia, jakie oni mają. Gdzie ustawiamy maszynę? Na to. Na środku. Na to. Rozbicie strefy przez high post. Piłka idzie do Radosława. Radosław podaje do mnie, Hasan zbiega, dostaje piłkę, rzuca z high posta i my się przesuwamy. Oczywiście z nami nasz partner z Spalding, Sports Propel, taka piłeczka nie tak dawno syczała, na parę rzutów rzeczywiście trafiłem w Eurolidze, taka euroligowa piłeczka tutaj jest z nami, także oglądajcie odcinek, może zasyczy, może trafi. W firmie MT Pro pracuje też Piotr Zaradny, którego kibice powinni pamiętać sezonu w Zielonej Górze. Między innymi Piotrek, pracowaliśmy razem ile lat? 4? No, 4-5. A ty wcześniej? Byłeś w Zielonej Górze? 4. 4. Od samego początku do końca. Czyli co, brązowy medal zrobiłeś? Brązowy. Co tam było? Złoto. Złoto. Srebro. Srebro. Złoto. No trochę było. Trochę było. Tego było. Masz coś tutaj dla mnie? Tak. Mamy coś na licytację dla... Zaraz powiesz dla kogo. Udało się znaleźć jeszcze koszulkę z historycznego brązowego sezonu. Oryginalna meczowa z Kamila. Zaraz Kamil ją podpisze i mamy akcję Gramy dla Asi. Będzie link na pewno tutaj przy filmie. Klub Kibica za Stalu będzie ją wystawiał
Także można coś fajnego, fajną koszulkę, fajną pamiątkę i jeszcze komuś zachęcamy. Pomóc, także zapraszamy. Zachęcamy. To był piękny sezon, chyba w białym stroju graliśmy ostatni mecz bodajże, bo w Zielonej Górze zdobyliśmy, więc taki koszuleczce biegałem. Prana. Świeżutko mówiłeś, że znalazłeś ją niespodziewanie, czy spodziewanie? No, cała załatwiliśmy, ktoś tam miał i przeznaczył ją. Na pewno historyczna, na pewno dużo radości komuś sprawi, to co podpiszę. Podpisuję. Na plegary. Gdzie tu? Przodem miał być przodem. W końcu się na coś przyda. Przodem, Kamilu, przodem. Widać, że używana, bo są ślady użytkowania. Nagle pojawił się legenda Zyziu. Young Zyziu ostatnio był u nas w programie. Old Zyziu, oglądałeś tą rozmowę? Oglądałem, tak. Przypu, bardzo, bardzo fajny odcinek. Myślę, że jeden z lepszych i no, miło tam parę dużych wspomnień. A wiesz, że ten tata, jak szukaliśmy TVP ABC, wiesz, trochę kaset dał i oglądałem ciebie, takiego musiałem na przewijaniu też oglądać. Także wspomnieć Arzyziu, a to pójdzie po meczu za Staną. Dołączysz się do nas? Mogę. Porzucać mogę. Po wrocławsku? Po strzelać. Po wrocławsku? Pokaż z jednej nogi, jak się strzela. Dziś huknij z VTB z jednej nogi. Ale ja nie rzucam z jednej nogi. Ty, ale nauczysz się. Chyba, że floatera nauczysz. A zamykają ci prawkę? Jak tam scouting robią, to co ci robią? Prawkę mu zamykają. Klasycznie zamykają prawkę. No dobra, to zamykają ci prawę i syczysz, wiesz. I syczę z lewej, tak? Z lewej, ale raczej maszyna nie krzywa. Aha. Proszę o deski. Mamy to? Po co trenować? Gramy. Nie wiem, ile biegaliśmy chwilę, jaka intensywność, jak wszyscy się zajechaliśmy, więc to jest naprawdę fajna rzecz, zwłaszcza jak ktoś się sami chce przepotkę zrobić, nigdy tego nie zrobisz sam. Na pewno, także zaraz zapytamy chłopaków o wrażenia. Mi się to podoba, dużo rzutów w małym odstępie czasu. Wszyscy zadowoleni. Łukasz, jesteś pilot do... Tak jest, pilot do tego bardziej zaawansowanego modelu. Powiem ci, że bardzo fajna sprawa. Po pierwsze, możesz wybrać sobie fix point, czyli za pomocą jednego przycisku ustawiasz piłkę na konkretną pozycję. Ale to jeszcze nie wszystko. Programy treningowe. Dwie pozycje, jak widzisz, wszystko na wyświetlaczu się fajnie pokazuje. Trzy pozycje, pięć, a nawet siedem. I teraz dodatkowym kliknięciem pilota. Masz jedną piłkę na każdą pozycję, po pięć, albo i po dziesięć. Więc masz już konkretne programy treningowe, które możesz dostosować pod konkretnego zawodnika, czy pod konkretny cel treningu. Dobra, w zasadzie wszystko wiemy, wszystko przerobiliśmy. Powiedz mi, zanim zapytam o cenę, jak wygląda na przykład z serwisem sprawa? No coś, maszyna to maszyna, jak to wygląda u waszej firmie? Robimy to wszystko na miejscu, w Zielonej Górze, czyli jeżeli maszyna jest niesprawna, co do tej pory zdarzyło się tak naprawdę raz w naszej rocznej historii. Mamy części zamienne, wszystko realizujemy, a więc serwis, dwuletnia gwarancja, tym wszystkim zajmujemy się od A do Z. Ponieważ chcemy być jakby profesjonalną firmą i świadczyć taką konkretną usługę, jeżeli ktoś wydaje pieniądze na tego typu sprzęt, to chcemy, żeby był takim dobrze dopieszczonym, w cudzysłowie, klientem. Powiedziałem, że zaraz zapytam o cenę, jeszcze nie. Pokażesz nam i to tak w czasie żywym, ile to się składa, do jakich rozmiarów, ile to się wyciąga, bo to jest istotne. Myślę, że to jest kwestia dosłownie minuty. Możemy zostawić nawet piłki w podajniku, to nie jest żaden problem. I tak naprawdę jak to można, nie wiem, w hali umieścić, no bo wiadomo, różne są hale, tu jest sporo miejsca, ale są różne. To jest argument często przeciw kupowaniu maszyny, ponieważ trenerzy czy działacze mówią, nie mamy gdzie tego trzymać, więc można to trzymać w zwykłym pokoju trenerskim. Zobacz, mamy taką wajchę, którą ściągasz, uwaga, na głowę, ściągamy na dół, w tym momencie cała siatka już nam się robi o połowę mniejsza, następnie robisz klik. I robimy to samo, ponieważ tutaj mamy takie dwa teleskopy z każdej strony i to są rzeczywiste wymiary maszyny. Ona jest na kółkach i chociaż waży w granicach 120 paru do 130 kg, to spokojnie możesz nią jeździć jak wózkiem po markecie, jak wózkiem po Biedronce. To jest spory atut, bo to rzeczywiście tak jest. A gdzie ja to będę trzymał? No można to trzymać, nie wiem, w kantorku na przykład. Dokładnie, w kantorku trenerskim mieści się bez żadnych problemów. Tak jak mówię, jest mobilny sprzęt, ponieważ możesz nim jeździć. Te kółka też są tak dostosowane, że parkietu ci nie zniszczą.
Więc nie widzę przeciwwskazań, żeby brać, korzystać, pytać, zapraszam. Ile to kosztuje? Model podstawowy 22 tysiące netto, ale mamy niespodziankę, ponieważ ze strefą Hanasa chcemy przygotować małą zniżkę. Przez najbliższe kilka tygodni na hasło strefa Hanasa uzyskacie 5% zniżki dodatkowo. Zachęcamy także kluby do tego, aby zostawały naszymi partnerami. Sprawa jest bardzo prosta. Również możemy rozmawiać o jakimś małym rabacie. Jeżeli zostaniecie naszymi partnerami, wrzucicie nam parę wideo w przeciągu sezonu ze swoich treningów z tą oto maszyną, już jesteście naszymi partnerami. Tych partnerów mamy już naprawdę sporo. Chcemy, żeby to grono cały czas rosło. Zachęcamy. Myślę, że warte przemyślenia. A prawda jest taka, zwłaszcza te kluby, które mają pieniądze. Czasami zainwestujcie w coś takiego dla młodszych zawodników, a nie przepłacajcie obcokrajowce. Ja wiem, wyniki są ważne i tak dalej, ale myślmy o tych najmłodszych chłopakach, żeby ktoś grał po tych dinozaurach, takich jak ja na przykład, czy Mroko, czy Radosław Chyży. Właściwie to wiemy wszystko. Tyle to kosztuje strefa Hanasa, kod, który da Wam rabat, a tak naprawdę odeślemy Was do firmy MT Pro. Wszystkie linki i strony podamy w tym odcinku. Panie Adamie, podobało się Panu? Bardzo. Bardzo. O ile, a Pan Adam jeszcze nie rzucał, trzeba nagrać Pana, trafiłem. Pana Adama, trafiłem. Ale nie nagrałeś. Legendarnego Pana Adama. Także dziękujemy bardzo i zachęcamy do współpracy. Właśnie, jeszcze chłopaków trzeba zapytać. Na szybki trening, taki kompaktowy, idealna sprawa. Myślę, że dla młodych ludzi to zrobi robotę na zasadzie dodatkowego sprzętu do treningu. I dokładnie jak na przykład Krzysiu się pojawił, to jest bardzo dobrze, jak na przykład taki pracuś jak Krzysiu Sulima, nie? Który na przykład trenerzy, najczęściej asystenci nie chcą zostać, albo tak. Nie chcą zostać, bo mają pracę, wiedaczyska, w szkole albo gdziekolwiek. I Krzysiu wyciąga maszynę z garażu. I tak samo dla trenerów może być to też przydatne do wyruszenia mózgownicą, bo ty pokazałeś jedno z ćwiczeń. Każdy ten może na przykład coś, penetrację, podanie, na przykład współpracę, wiele ciekawych rzeczy. Ja jestem starej szkoły, ale tak jak powiedziałeś, życie jest 2022. Tak, wszystko szybko, także tak. Myślę na taki kompaktowy, sprawny trening. I coś nowego, bo jednak ludzie potrzebują nowych bodźców, a ja jestem za stary na takie rzeczy. Ale dobrze mi się rzucało. Wygrałeś konkurs połowy. Ale nie tylko o co, tylko nie wiem jeszcze o co Kamila. A, już wiem, Kamil będzie strefa teraz Kamila i Mroczka i Chyżego. Ale dzięki. Będziesz siedział z przodu nagle. Aha. To jest mój strój. Pan Adam powiedział, że tak nie powinienem. Naprawdę, nie lubię chodzić w tresie. Tak nie powinieneś. Ale źle wygląda. Mało sportowy. A to jest właśnie sportowe, bo jestem fit. Wielu trenerów ma brzuchy takie i nie może chodzić w sportowe, dlatego zakłada dresy. Już mamy sprawę załatwioną? Dziękujemy bardzo.